Dobry wieczór internecie. Ten materiał jest prawdopodobnie największym i najdłuższym filmem, jaki kiedykolwiek zrobiłem i chyba zrobię. Jego celem jest oczywiście dogłębne przybliżenie wam, co prawda znanej wszystkim sprawy, lecz wciąż ciążącej mi w głowie od momentu, kiedy na nią wpadłem. Nie będę przeciągał tego i tak masywnego materiału. Zapraszam. Ten film zawiera napisy, które możesz włączyć klikając w ikonę obok zębatki. Materiał zawiera masywną bazę dowodową, w tym materiały wideo. Sprawa Randy'ego stera to jedna z tych, które utkwiły mi w głowie i za nic nie chcą sobie pójść. Nigdy w życiu nie miałem do czynienia z czymś takim. Oczywiście mowa tutaj o tych wszystkich materiałach, jakie pozostawił po sobie Randy. Co czyni jego sprawę tak rzadką, to fakt, iż 90% swojego samobójstwa udokumentował w formie wideo. W tym cały plan, który obrysowywał w głowie od miesięcy, jak również przemyślenia i wskazówki, które Randy pozostawił po sobie zanim popełnił samobójstwo. Zdecydowanie to unikatowa sprawa chłopaka, który zaprzyjaźnił się ze śmiercią na tyle mocno, że postanowił przywitać ją przedwcześnie i co gorsza zabrać ze sobą kilka innych osób. Osoba, na którą patrzycie w tym momencie, to 24-letni youtuber Randy Ster, choć większość w sieci kojarzyć go będzie pod pseudonimem Andrew Blaze. Na potrzeby tego materiału będę wypowiadał jego prawdziwe imię, ponieważ to właśnie ono stało się tym niesławnym. Jak wspominałem, sprawa Randy'ego jest wyjątkowa, ponieważ chłopak nagrał wszystko, co do dnia swojej masakry, nie pomijając niepokojących wskazówek, jak również przygotowań dotyczących swojego ostatecznego końca. Randy był youtuberem. I choć cała sytuacja z nim związana zdecydowanie od samego początku wyglądała na taką, że coś jest nie tak, to jednak jego fani albo ignorowali dosadne sygnały 24-latka. Albo nie traktowali tego, co mówi i robi, poważnie. Problem polegał jednak na tym, że Randy mówił śmiertelnie poważnie. Motyw masakry, jaki się dopuścił, jest jednym z najdziwniejszych, najbardziej pokręconych i chorych, jakie kiedykolwiek słyszałem. Do czego przejdę w dalszej części materiału. If watching this, I'm dead. I'm sorry. I can guarantee you that none of you saw this None of you would ever remotely expect me to do something like this. Randy po raz pierwszy zainteresował się YouTube w 2008 roku, tym samym tworząc kanał o nazwie Pioneer Productions. Początkowa twórczość Randy'ego wydawała się całkiem normalna. Jak większość początkujących młodych użytkowników, Randy nagrywał let's play, e, tym samym nagrywając swoje relacje podczas grania w gry wideo. Przeplatało się to czasami z krótkimi materiałami w formie skitów, z jego zabawkową żabą i wypchanym wielorybem. Randy, choć przez lata prowadził kanał na YouTube, nie doczekał się dużej ilości fanów, co mu finalnie nie przeszkadzało, ponieważ kręcił filmy głównie dla samego siebie. W swoim życiu miał dwie fiksacje. Jedna dotycząca fikcyjnej postaci o imieniu Amber McLean, którą Randy zobaczył w jednym z odcinków popularnej kreskówki Danny Phantom. A z czasem, gdy jego głowa zapadała się w mroczne odmęty, odnalazł swoją drugą muzę. Masakry w liceum Columbine. Randy twierdził, że to nie była miłosna relacja, lecz coś, co sprawiało mu przyjemność i ulgę, a postać Amber była dla niego kimś więcej niż tylko wymyśloną przyjaciółką. Amber thing started, which you may or may not know what I'm talking about yet. But if you watch my cartoons, I've told you about her before. Like if you look on the poster behind me, those were inspired by Amber McLean, which is A ghost from a TV show called Danny Phantom, which started back in 2003, 2004. You know, I was in late elementary school at that time. But this ghost, this woman always connected with me ever since I first saw her. Sorry, I'm looking at the wrong camera. I have my phone on top of my camera. I keep forgetting, I, I, gotta, I gotta look here. Um, but ever since I first saw her, something changed. And it wasn't like I grew up or anything like that, like I realized oh my gosh, I'm attracted to girls and all this. No. It just something changed. It was like a spark. And it just connected with me, made me feel warm inside, and it felt very familiar, which was strange. It was like I'd seen her before. Randy miał obsesję na jej punkcie, co przyczyniło się do tego, że chłopak stworzył spin-offowe postacie własnoręcznie na bazie Amber McLean. Co szybko przerodziło się w wielki projekt w jego życiu. Randy na podstawie Amber stworzył osobny serial animowany oparty na serialu The Phantom. Seria nosiła tytuł Amber's Ghost Squad, a jej fabuła opowiadała o duchach zmarłych nastolatek, które postawiły sobie za cel mordowanie żywych. Początkowo pozornie niewinne uczestnictwo Randy'ego w tzw. Tak fandomie serialu Denny Phantom przerodziło się w coś znacznie bardziej niepokojącego. Cóż, dzięki temu, że Randy praktycznie udokumentował całe swoje życie, możemy zerknąć jak wyglądał 24-letni morderca. I wydaje mi się, że początek tej historii zaczyna się właśnie tutaj. Ciemna strona Randy'ego była widoczna już od jego wczesnych lat. Jako dziecko Randy był opisywany jako nieśmiały, zresztą sam opisuje to w swoim dzienniku, jak i później w plikach udostępnionych chwilę po jego śmierci. Randy desperacko pragnął przyjaciół, i już w szkole podstawowej zaczął zmagać się z myślami o śmierci. Jego samotność towarzyszyła mu aż do liceum. W dzienniku pośmiertnym Randy twierdził, że miał kilku przyjaciół, głównie w klasie swojego starszego brata. Jak sam twierdził, cały czas czuł, że jest dookoła dzieciaków, do których nie przynależy. Randy wspominał też o swoim przyjacielu Macie, który jak sam twierdził, był jego najlepszym kumplem. Byli nierozłączni do czasu liceum, a później Matt poznał dziewczynę i niestety panowie nie mieli na tyle czasu, aby cieszyć się przyjaźnią. Choć to przykre, ale Randy nigdy nie miał dziewczyny, ani nigdy nie był na prawdziwej randce. W swoich materiałach pośmiertnych wspominał, co prawda, że miał szansę u niektórych dziewcząt, lecz nigdy z niej nie skorzystał, ponieważ nie miało to dla niego znaczenia. Wolał życie samotnika wśród kamer swojego pokoju, gdzie mógł karmić głowę mrocznymi myślami. Cóż, z drugiej strony można by powiedzieć, że Randy właśnie w tamtym momencie rozpoczął swoje błagania o pomoc poprzez zachowania polegające na szukaniu uwagi. Randy na różne sposoby próbował przyciągnąć do siebie ludzi, dać znać, że coś jest nie tak, że coś się z nim dzieje i być może pociągnie go to w stronę, w którą jeszcze wtedy chłopak nie chciał iść. Randy wspomniał o tym, że w liceum pisał na zajęciach opowiadania, w których bohaterowie umierali zazwyczaj tragiczną i brutalną śmiercią. Randy nie mógł uwierzyć, że jego nauczyciele w ogóle się tym nie przejmowali. Dodać należy, że chłopak oddawał tę pracę jako pracę na zaliczenie, a mimo to nikt nie zwrócił na to uwagi. I just loved writing and one thing that always stood out to me was all my stories, almost all of them would end with the person dying at the end. so that's a little bit of a red flag right there for everyone in the future trying to prevent people from killing themselves um, you might want to take a few notes on that but that's where the writing started and and i must have wrote like four or five stories where the character got killed at the end and i actually turned these in as assignments and i never got like any like weird looks from the teacher or anything she was a nice teacher and everything really great but she never like felt concerned about that. I guess she just figured, oh, you know, an overreactive imagination. He's a middle schooler, so what? You know, it's better than writing shit, you know? So yeah, the teacher never like felt concerned or anything. I, I just remember not getting any feedback in terms of that. So I don't know what she was thinking, but Wkrótce Randy zaczął inwestować więcej czasu w swój kanał na YouTube. Nie minęło dużo czasu, kiedy YouTube stał się jego jedyną pasją w życiu. Chłopak zaczął spędzać coraz więcej czasu tworząc filmy i wydawać się może, że to właśnie w tamtym czasie Randy stawał się coraz bardziej odizolowany. W swoich późniejszych filmach występował głównie sam. Coś w Randym zaczęło pękać pod koniec liceum. Zaraz miał nadejść moment, w którym rozpocznie dorosłe życie, kiedy to pod koniec liceum jego oceny raptownie spadły w dół i jak sam wspominał, nienawidził swojej pracy w lokalnym markecie. Nie wiedzieć co ma robić ze swoim życiem zaczął podążać mroczną ścieżką, fantazjował o śmierci, twierdził, że myśli nad tym, aby się podpalić, jak postać z kreskówki Amber, którą tak uwielbiał. I wanted to record this for you mom, Jeremy, Dad, and really just anyone else in the family that would to watch it and help maybe help you better understand why I did what I did and How you didn't see it coming and all that. And really, just to talk to you one last time, because obviously now I won't be able to. I know you could be thinking, like, you could have gotten help. You could have seen a psychiatrist. You could have gotten help. But the truth is, that wouldn't be me. Me being on medication, sitting in therapy. No, that alters who you are. It's not me never would be one of the big things you'll notice is i was obviously a good liar in the last few years of my life because growing up you know full well that I, I was a terrible liar if i knew a secret and tried to lie about it or tried to like lie to get myself out of a situation you pretty much always knew that i was lying you know it showed but i'd say as far back as 2013 i got better at it because i knew that my life was on the line the depression started back up, like as I said, like you know, I, I hated my life, my whole life, pretty much. I hated being alive. And um, elementary school, middle school, things were okay. You know, I thought about death occasionally. I, like I would picture, like in my head, like what is the afterlife like? Like what do you do for eternity? You know, I wonder how old I'll live to be, or all this. And the one thing that always struck me was I could never see my future. Ever. Like, you know, when you're growing up, you have like ambition and being like, oh, I can do this the rest of my life, or I want to be this and all that, which I had. But I was never able to see myself getting married. I was never able to see myself having kids. I was never able to see myself past my 20s. It just was one of those things where it's like, wow, I might not live very long. And it's like, I knew I wasn't going to live very long. I thought about suicide. In high school, that's when it really started entering my mind like a lot, and I just like started to grow like attached to like darker stuff, which it really took off later down the road. But in in like early high school, it just wasn't really there too much. I just I wanted to go to Grandma and Pop -Pop's house and get one of their handguns and shoot myself, or completely douse myself with gasoline and light a match, and hopefully it would kill me, you know, and. It was in 2010 when I really legit started to think about doing it, because I didn't want to go to college, I didn't want to get a job, I didn't want to live on anymore, I just didn't want to do it. Mniej więcej wtedy coś stało się z Randim. Coś, co zmieniło go na zawsze. Jeden z przyjaciół jego brata, Tom. Zmarł w wypadku samochodowym. Choć Randy nie znał dobrze Toma, to jednak jego śmierć jakoś wpłynęła na chłopaka. Zaczął izolować się jeszcze bardziej, myśleć tylko o YouTube albo o śmierci. Tom Lynch. He was in my brother's grade. He's just he's a grade below me, but I've had the class with him before and whatnot, so I knew him. And he died on his way to in school in the morning, crashed into a tree, smashed into a tree, dead on arrival at the hospital. And that was the first time I got up. That. Messed me up. But I'm not thinking about YouTube or my family or what I love. I'm always thinking about what happens after you die. I want to do everything I possibly can in life before I'm dead. And that's just a scary thought. It's like everything has to end sometime. I'll be dead one day. You'll be dead one day. It's not good to think about stuff like that. I know this is scary stuff, but it is just weird. And I think about it too much. Randy zaczął zachowywać się dziwniej niż zwykle. Wyrobił w sobie dziwne przyzwyczajenia, takie jak przejeżdżanie przez miejsce śmierci Toma co roku tego samego dnia, w którym zmarł, jako uhonorowanie jego odejścia. Cóż, dla wielu z was może wydawać się to normalne, w końcu w jakimś stopniu się znali. Lecz przypominam, że Randy cały czas myślał o śmierci i o popełnieniu samobójstwa. Co rzuca nieco poważniejsze światło na te dziwne zwyczaje, które były praktykowane przez Randiego. Jakiś czas później Randy doznał następnego szoku, ponieważ jeden z jego przyjaciół również poniósł śmierć w wypadku samochodowym. Does matter what you do, you're going to die. You're going to end up It's like right now. Someone right now is going to sleep. They're going to wake up tomorrow and be dead. Someone's going to die tomorrow that just went to sleep and they don't know that. They're going to go to sleep now, wake up tomorrow, go into the world and they're going to die somehow. Car accident, heart attack, some other supernatural force or whatever. Yeah, just i think about that a lot too which is weird i think about death a lot I and mean, I, I take no shame in thinking about dying a lot but i seriously do think about death all the time and it's not a good thing death is not fun to think about in a way it's like an escape for me it is I zamiast odbić się od jej mrocznego wpływu, to chłopak przywitał ją w swoim życiu jak starego przyjaciela. Niedługi czas później sam Randy miał mały wypadek samochodowy, co wydaje się przypadkiem, gdyby nie to, co wcześniej wam powiedziałem. Cóż, sam Randy nigdy nie odniósł się do tej małej stłuczki. Lecz po tym zdarzeniu po raz kolejny Randy zaczął świrować. Chłopaka zaczęło przerażać starzenie się. Ten strach ostatecznie przerodził się w stręt do osób starszych. Randy twierdził, że życie po trzydziestce nie ma sensu. To właśnie wtedy zdecydował, że chce umrzeć młodo. I to już wkrótce. Randy choć miał przerwy w swoich... W przedziwnych kontaktach z Amber, to finalnie połączył się z nią około 2013 roku i jak sam twierdził, już nigdy nie opuściła ona jego życia. Chłopak pisał w swoim pamiętniku, że tęskni za swoją duchową formą i że musi do niej powrócić, ponieważ brzydzi go to ludzkie ciało. Dla jasności, Randy twierdził, że w środku jest dziewczyną duchem zupełnie jak Amber i że będzie żył z fikcyjnymi postaciami, które stworzył w Amber's Ghost Squad, w skrócie EGS. I'm watching him right now and he's dead, you know? Today's April 4th, 2017, and I have just over 5 months to live. Recording on video for one of the last times. And I thought I'd sit here today and talk about EGS while I can. to answer some questions that will probably forever go unanswered if i don't do it now yeah i just thought i would sit here and talk for an hour or so on video instead of the audio recordings because you won't get to see me anymore and this will be one of the last visuals you'll have of me you know i don't post like my face on social media much anymore because this isn't who i am you know i'm andrew blaze i'm not this here i'm that W swojej zamkniętej głowie Randy wierzył w to, że nie należy do tego świata. Jego przeznaczeniem jest umrzeć, aby odrodzić się jako duch nastolatki. To właśnie jest motyw jego przyszłych działań: chęć zmiany w ducha. I jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, to jednak Randy bardzo gorliwie wierzył w swoje przekonania. Na tyle mocno, że owe myślenie pchnęło go w świat przestępczy. Sytuacje w życiu Rendiego jednego dnia wrzały, aby drugiego dnia się uspokoiły, a on sam, mimo tego, że pragnął śmierci, bardzo często walczył ze sobą i odkładał to, co nieuniknione. Na domiar złego jakiś czas później Randy zaczął zmagać się ze swoją tożsamością płciową, co doprowadziło go do eksperymentu z noszeniem staników. Randy zaczął podbierać ubrania swojej matce i przebierać się, gdy nikogo nie było w domu. Randy pisał w pamiętniku, że brzydzi go i męczy myśl, że musi spędzić w tym obrzydliwym męskim ciele kolejne kilka dekad. Przepraszał również swoich rodziców, ponieważ nie jest chłopcem, którego chcieli mieć, a duszą kobiety, zatrzaśniętej w męskiej powłoce. Randy coraz częściej podejmował działania, aby zmienić swój wygląd, aby lepiej dopasować się do swoich dziewczęcych duchów. Opuszczał rodzinne obiady i był zaskoczony, że jego rodzina tego nie zauważyła. Randy zaczął golić wszystkie włosy na ciele kobiecą maszynką. Początkowo trzymał ją w szufladzie w swoim pokoju. Z czasem pragnął więcej uwagi, więc postanowił zostawiać szufladę otwartą. Lecz znów nie mógł uwierzyć, że nikt tego nie zauważył. To już któraś z kolei prób Randiego na zwrócenie na siebie uwagi. Wydawać się może, że nieważne co zrobi, nikt nie spojrzy nawet w jego stronę. Być może wtedy chłopak stwierdził, że będzie musiał zrobić coś bardziej drastycznego, aby zwrócić na siebie uwagę ludzi. Jego pasja i obsesja na punkcie Amber stale rosła. To jednak w pewnym momencie życia Randiego pojawiła się nowa pasja, równie silna, co zamiłowanie do Amber. Masakra w liceum Columbine. The more I wore girl clothes, the more I felt like that was who I was. Like I felt like I was a girl, and I found out that I was. I was never meant to be a guy, I was just a female soul trapped in a man's body my whole life. And I couldn't tell you guys that because then that would lead to never ending jokes. And look at the posters on my walls, it's full of pony stuff. My Little Pony. It's a girl show. <laughs> Every year of my life since 2013, I just felt more and more feminine. Can't even explain it. Look at look at the bathroom. Look at where my stuff was. You'll see there's a girl's Venus razor there. There's the skin stuff that girls use to shave their legs and arms with. Every three days since like 2016, I've been shaving my arms and legs and entire body every three days. You wonder what I'm doing in the shower for so damn long? I'm shaving my entire fucking body. Nobody ever questioned that, which I don't know why. <laughs> I hid it for the longest time. I, I kept the the girl razor in my freaking desk over there, and I just got tired of hiding it. I'm like, well, they're gonna have to eventually know anyway, so I just started leaving it on the counter. But nobody questioned it, which I couldn't believe. That shocked me. I mean, right now, look what I'm wearing. You know, it's it's always been right under your nose, but I've kept it hidden away from you the entire time. I've had girls t-shirts in my freaking dresser and my closet for like two and a half years or so leggings that's all been here it's been in my closet under my bed in the top drawer of my dresser Run right under your nose you never saw it it's just one thing i'll say is like that white stain on the floor like that splotch you'll see on my carpet that was an ember thing i just i wanted to make my skin as white as possible to look like her I wanted it to be completely white, so I bought this, this body paint, which was like I don't even know what it was. It was like latex, shit that like, it becomes like glued to your skin, and you gotta peel it off. And it got on the carpet, and then it got freaking in my body hair, which like almost never came out at the time, what little body hair I had at the time, anyways. But, um, that stuff never came off. <laughs> it's funny. In this latex shit. Randy zaczął często publikować posty na forum Columbine i brać udział w różnych aktywnościach, nawet takich jak dzielenie się memami z postacią Erika Harrisa i Dylana Klebolda. Jeśli ktoś nie jest w temacie, są to panowie odpowiedzialni za masakry w Liceum Columbine. Wygląda na to, że gdy Randy zainteresuje się danym tematem, to rzuca się w niego, nie zwracając uwagi na konsekwencje, niemal z niesamowitą hiperfiksacją, która na jego nieszczęście popchnęła go coraz głębiej i głębiej w ten czarny świat, co sprawiło, że Randy zaczął mieć pomysły, które są jeszcze bardziej niepokojące niż jego zainteresowanie masakrą w Columbine. Zaczął też czuć się coraz bardziej zagubiony w życiu. Podczas transmisji na żywo w 2014 roku, 3 lata przed swoim samobójstwem, Randy nagle, ku konsternacji swoich fanów, oznajmia, że już niedługo odejdzie i prawdopodobnie opuści platformę YouTube. to. Nie wiem, nie wiem. Randy nie ukrywał, że zmarnował 3 lata w liceum, ponieważ niczego stamtąd nie wyniósł. Twierdził, że początkowo YouTube był dla niego zabawą i jako tako sprawiało mu przyjemność, lecz po 6 latach działania na platformie stwierdził, że poniósł porażkę i na tym polu. Trudność sprawiała mu również konieczność zarabiania pieniędzy w inny sposób niż YouTube. Randy wspominał również o tym, jak bardzo nienawidzi swojej pracy w supermarkecie, ale musi ją utrzymać dla przypływu finansowego. Na swoich transmisjach z roku 2014 Randy często wspominał o wielu rzeczach w swoim życiu, lecz nie mówił o tym publicznie, ponieważ zraniłoby to wiele osób. Twierdził również, że coś nadciąga w jego stronę, coś, co chce i musi zrobić, lecz nie jest w stanie powiedzieć tego publicznie. Lecz mimo tych czarnych myśli i dobijającego go życia, Rindy powiedział, że rok 2015 był jednym z jego najlepszych lat. Dlatego też wstrzymał się z planowaniem wielkiej ucieczki ze swojego ludzkiego ciała. Jednak niedługi czas potem znów zaczął czuć się niezadowolony ze swojego życia. W 2017 roku zdecydował, że już czas. Zanim jednak mógł cokolwiek zrobić, bardzo chciał dokończyć projekt animacji EGS, nad którym pracował. To była jedna z rzeczy, które wciąż trzymały rędy jego w miarę stabilnie w ryzach. Była to jedna z kropek, które musiał wypełnić przed odejściem. No, to i oczywiście potrzebował broni. Chłopak myślał, że będzie w stanie kontynuować plan samobójczy we wrześniu 2017, zakładając, że do tego czasu ukończy projekt. Próbował wymyślić sposób, w jaki mógłby określić datę swojej śmierci na podstawie kodowania liter EGS. Z kodowania szyfrowego E oznacza 5, G to 7, AE119. Początkowo właśnie tej daty trzymał się Randy, jednak, w miarę upływu czasu zdał sobie sprawę, że nie może czekać dwóch lat. Chciał umrzeć, aby stać się nastolatką duchem, jak jego ukochane twory. W międzyczasie Randy zaczął kręcić materiały dla znajomych, kolegów ze szkoły, jak również dla rodziców i swoich fanów, aby mogli je obejrzeć po jego śmierci. Można powiedzieć, że cała warstwa tego materiału to właśnie zlepek kilku filmów, które zostały upublicznione przez Randy'ego w noc, w której postanowił odejść. W swoim dzienniku, który stał się dowodem w sprawie masowego morderstwa, Randy pisał, jak bardzo nienawidzi ludzkości. Randy Randy był również bardzo świadomy swojego zachowania i wykształcił w sobie mnóstwo samokrytyki. Pisał, że jest narcyzem, który w kółko i w kółko ogląda swoje własne materiały i filmy. Strona za stroną dziennika poświęcony były tematowi masakry w Columbine, jak również o jego projekcie EGS, ale na kilku stronach znalazły się również wzmianki o jego zdrowiu psychicznym. Randy opisywał, że nienawidzi wstawać rano z myślą, że rutyna, której doświadcza, finalnie przejmie nad nim kontrolę. Pisał również, że gdyby mógł, zabiłby połowę swojego miasta, ponieważ uważa tych wszystkich ludzi za podgatunek. Jest też kilka wzmianek o tym, że Randy uważał się za homofoba, a potwierdzał to, pisząc, że nienawidzi gejów i nie rozumie bliskości, jaką mogą dzielić mężczyźni wobec siebie. Jego cel, aby ukończyć projekt animacyjny przed śmiercią, niestety nie wypalił. Narzekał w swoim dzienniku, że zatrudnione przez niego aktorki głosowe nie pracują wystarczająco szybko i Wpadł w istną panikę, gdy jego główny animator nie chciał już pracować nad projektem, ponieważ czuł się niekomfortowo z tematem. Aby dodać wam nieco więcej koloru i tła, animacja Randiego nosiła tytuł EGS, ale jego seria, na której bazowały postacie z EGS, nazywała się The Westbrook High Massacre. I jak na pewno się domyślacie, cała animacja miała być reinkarnacją masakry w Columbine. To dziwne, że ktokolwiek chciał brać udział w tym projekcie, biorąc pod uwagę, że postacie i cała sceneria były bardzo mroczne i brutalne. Finalnie cały projekt EGS wysypał się w przeciągu chwili, a to właśnie przez ludzi, z którymi pracował Randy. Laura was cool too, but she fucking pissed me off by taking forever to get me my fucking voiceovers. Still don't have it. I fucking sent the in March. It's June 2nd. Where's my voiceovers, Laura? That I paid for. Where are they? I don't care what bullshit you're going through now. I paid you to do a job. You haven't done it yet. I'm waiting to get the inevitable e like email now, saying, "Oh, I'm just, I'm not, I don't want to work on this anymore," or something like that. Shit. It feels like it's inevitable. Better fucking have that voiceover by Monday, Laura. You're fucking dead your lives be so goddamn busy that you can't take the time to record fucking like eight minutes worth of voiceover for me. I how fucking busy you say you are. Okay, I don't know you personally. Or I might have just showed up at your house and shot you before I went to the fucking supermarket. You feel like you don't even fucking matter. Remember that shit when you work with people in the future. As much as I love and respect Damien and Laura and Everyone else who's given me voices over the years, remember that shit. So I expected to have this fucking months ago. At least say what's going on so I know. It makes you feel like you don't fucking matter. People are worthless stacks of shit. And after this happens, people will be like, man, I wish I would have talked to them more. Well, too fucking late. Always what fucking happened with my fan base. As much as I love my fans, no one said jack shit to me until I said something big. Like, oh I'm leaving. Or oh, I'm gonna stop doing this. Or I don't know what the fuck to do. Or like whenever something major happened, then people would talk to me. If nothing major was happening, it was like I didn't even fucking exist. People can say they cared about me all they fucking want. You didn't show it. subscribe to you for you who cares you never said anything I never saw comments on old videos saying oh I miss this or I miss these days or I still love this video I didn't see Jack's shit over the years people say they care i don't fucking care it's too fucking late now project trendiego utknął więc twierdził że ma już dość i nie może dłużej czekać. Pierwszym co zrobił to zakupił shotguna, a raczej z pomocą swoich rodziców zakupił tę broń. Randy pisał później w swoim pamiętniku. Byłaś głupia ufając mi z tym shotgunem. Mamo, gdybyś tylko zdawała sobie sprawę z tego, że podpisałaś pakt mojej śmierci zabierając mnie do tego sklepu z bronią. I might as well show you the updated gun oh, I have you here um, yeah, so it, yeah, it... it looks about the same right except uh, now i duct taped the pistol grip thanks to eric harris um, gave me a little inspiration to do that because of the kickback on the gun it was killing my hands and this pistol grip was a pain in the ass because of the grooves it had in here but um, yeah I put duct tape on it and got these gloves and it's helped a lot <laughs> unbelievable 200 250 fucking buckshot shells. That just happened. That just fucking happened. Oh my goddess. Oh my goddess. I am fucking armed. I am fucking armed, bitch. Randy nagrał szereg filmów, w których ćwiczył strzelanie ze swojej nowo zakupionej broni. I wciąż ciężko uwierzyć, że nawet osoba, która nagrywała jego strzeleckie wyczyny, nie miała pojęcia o tym, że wszystko zmierza w naprawdę złą stronę. W międzyczasie Randy postanowił zakupić drugą broń w sieci. Chował ją pod swoim łóżkiem, aby jego rodzice nie zauważyli, że ich syn posiada dwa shotguny. I got it! I fucking got it! Two Mossberg 500 shotguns! Fucking got it! It's on the backseat back there somewhere, I don't know if you can see it, but fucking got it! Two! I now have two! I, I have all the pieces. I have all the pieces. I have everything I need. way I see it just just 4 weeks left managers on the day shift I'm on night shift but one of the managers on the day shift put in his 2 week notice and my boss has been trying to get on day shift or second shift forever and he had an opportunity to get it but the way things are looking he's not gonna get it so then also put me like on the clock here because it's like he's been trying to look for other places to work you know to keep this low key i can't tell my parents that i have two shotguns now they know i have the one but then if they see that i have the exact same gun but two inches shorter on the barrel it'd be like why do you need that and then that's when it starts to get into like personal stuff like why do you need two shotguns

Zostawił swój dziennik w swoim pokoju na widoku, niekiedy otwarty, aby domownicy mieli do niego łatwiejszy dostęp, lecz po raz kolejny nikt się nawet nie przejął. W dzienniku są wzmianki o tym, że Randy był bardzo zawiedziony faktem, że jego rodzice nie zauważyli, co planuje ich dziecko. Od czasu do czasu chłopak nosił koszulkę z napisem Selekcja Naturalna i był zszokowany, że jego rodzice nie zauważyli tego alarmującego znaku. W pewnym momencie Randy zaczął wypisywać na Twitterze niepokojące posty. Jak się okazało, nie tylko na swoim głównym Twitterze, ale również na alternatywnych kontach na Twitterze, które założył, aby odgrywać rolę swoich własnych wymyślonych i zaprojektowanych postaci. Głowa Randy'ego w pewnym momencie odkleiła się do takiego stopnia, że twierdził on, iż jego wymyślona postać o imieniu Mackenzie jest jego bratnią duszą i że chce spędzić z nią życie po śmierci. Chłopak narysował siebie samego jako dziewczynę ducha z Mackenzie, trzymające się za ręce, z podpisem "Kocham te dziewczyny". Udając te postacie na wielu kontach na Twitterze, przyjął ich osobowość i udawał, że wszyscy twitują do siebie nawzajem. Przed wejściem w życie wielkiego planu Rendiego opublikował on na Twitterze EGS posta: "Jeśli myślisz, że twoje ciało jest gotowe na 7 czerwca, to jesteś w poważnym błędzie." 17 dni czy twój kalendarz jest oznaczony? Gdy odliczanie dni wzięło górę nad 24-latkiem, opublikował na koncie Mackenzie wpis: Nie mogę oderwać wzroku od zegarka odliczającego czas. Andrew nie jest szalony po prostu znajduje się pośrodku dwóch światów i wymiarów. Ludzie tego nie widzą i nie zrozumieją. Patrząc wstecz na te konta na Twitterze i na całą tą akcję, stwierdzę, że jest to strasznie dziwne, ponieważ w tym momencie przyglądamy się teraz totalnemu alter ego, które głęboko w sobie skrywał Randy. Chłopak uczynił swoją postać Mackenzie spokojną i nieśmiałą, podczas gdy inną postać Rachel uczynił agresywną i wiecznie wściekłą. Przemawiając za pośrednictwem swoich stworzonych bohaterów, publicznie tweetował o swoich planach. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, patrząc na to wszystko, to to, że może ludzie założyli, że dramatyczna i zapadająca się treść postów to sposób, w jaki Randy naprawdę wczuwał się w postacie o tematyce duchów. W jego relacjach to jego postać Rachel wyraźnie ma obsesję na punkcie masakry w Columbine. Najwyraźniej jego dwa światy były teraz niezrozumiale splecione. W tym momencie Randy był całkowicie zagubiony w swoim fikcyjnym świecie i przekonany, że umrze i powróci jako jedna ze swoich postaci. Brzmi to dość absurdalnie. Mimo wszystko właśnie to pchało chłopaka do przodu, w dalszym dążeniu do swojego ostatecznego końca. Co dziwi mnie chyba najbardziej to fakt, że mimo tego, iż dziwne posty na Twitterze Randy'ego trwały przez jakiś czas, a dni zaczęły powoli uciekać, to mimo to wciąż fani, znajomi i ludzie, którzy mieli dostęp do tych rzeczy, nie zauważyli, że coś jest nie tak. Randy czuł się niezauważony i przestało mu to przeszkadzać, a nawet stwierdził, że działa to na jego korzyść. W pewnym momencie stało się najgorsze. Randy chciał odejść z hukiem, i to w obrzydliwy sposób. Aby wprowadzić nieco więcej anarchii w swoją i tak przepełnioną mrocznym tematem głowę, Randy zdecydował, że wszystko sprowadzi się do rzutu monetą. Na szali postawił miejsce swojego samobójstwa, czy popełni masakrę w domu, czy w supermarkecie, gdzie pracował. Okay. So here's the deal. Got a 1983 quarter right here. You believe in fate? Here's the fate test. I'm to flip this three times. or the best out of three rather and if it's heads i'll do it here if it's tails supermarket i can't believe i'm having this come down to a coin flip the flip of a coin here it goes one two three Land behind the camera, just to the side. I can't see it. I see it in the grass, but I can't see it. Tails. That is a tails, folks. Tails. I tak po prostu zdecydował, że odbierze nie tylko swoje życie, lecz i życie swoich kolegów z pracy. 1 czerwca 2017 roku Randy napisał, że w następną środę wieczorem będzie potrzebował pomocy swoich fanów. Randy powiedział, że potrzebuje kogoś, kto będzie nagrywał jego krótką transmisję na żywo. W swojej następnej wiadomości z 2 czerwca Randy opowiada o nakręceniu przez siebie Teledysku do The Westbrook Massacre, który obiecał ujawnić ludziom 7 czerwca. Wtedy, wczesnym porankiem 7 czerwca, Randy nakręca dziwny i niepokojący film przedstawiający sklep spożywczy Waysa, w którym pracował 7 lat. I to właśnie to miejsce stanie się później jego miejscem zbrodni. Na tym filmie wydaje się, że Randy krąży po sklepie i sprawdza wszystkie punkty wyjścia. Oglądanie tego jest niesamowicie przerażające, tym bardziej wiedząc, co stanie się później tego samego dnia, a raczej na przełomie 7 i 8 czerwca. W noc 7 czerwca zaledwie kilka godzin przed horrorem, który miał się wydarzyć, Randy opublikował swój ostatni film na YouTube, jego duży projekt animacyjny. Zaczyna się on wstawką, w której Randy pakuje dwa shotguny do torby wypchanej amunicją. Strzelby nazwał bliźniaczkami, i dał im imiona swoich stworzonych postaci Rachel i Mackenzie raz kolejny ten krótki wstęp jest bezpośrednim odzwierciedleniem do Columbine, ponieważ Eric Harris również nazwał swoją broń palną. To w tym materiale podpisał się oczywiście jako Andrew Blaze i w dość mroczny sposób zakończył swój wielki materiał. Jestem ciekaw, co było jego definitywnym modus operande. Przemiana w ducha, czy może uwaga, której tak długo i desperacko pragnął. Materiał, na który patrzycie został opublikowany przez Randy'ego godzinę przed jego masakrą w supermarkecie. W tym momencie Randy wystąpił Stawił się na strzał, ponieważ równie dobrze ktoś mógł uznać to za niebezpieczne i złe. W tamtym momencie można było go jeszcze powstrzymać, lecz nikt niczego nie zrobił. Bardzo wczesnymi godzinami 8 czerwca Randy pracował w sklepie na nocną zmianę. On i czterech innych pracowników sklepu zapełniało półki towarem. Było już po północy i w sklepie było cicho, wszyscy byli zajęci swoimi alejkami. Ponieważ jednak wszyscy chcieli dokończyć swoją pracę i wrócić do domu, żaden z pozostałych pracowników nie zauważył, że Randy tak naprawdę nie wykonywał swojej pracy. Zamiast pomagać w rozkładaniu towaru, Randy przez 90 minut zastawiał wszystkie możliwe wejścia do sklepu paletami, towarem i innymi rzeczami znalezionymi w sklepie, aby nikt nie uciekł żywy podczas strzelaniny. Te przygotowania i cały plan jest jeszcze bardziej przerażający, ponieważ było tak wiele okazji, aby powstrzymać to, co się później stało. Gdyby ktoś zauważył jego osobę i to, że zmienia się w kogoś innego, być może wtedy byłby czas, aby zawrócić, nim będzie za późno. Niestety Randy nie wybrał tego zakończenia. Randy przepycha paletę do wyjścia awaryjnego, po czym wraca do sprzątania sklepu. W międzyczasie zastawia pozostałe wejścia, wciąż zostając niezauważonym. Co jeszcze bardziej przerażające to fakt, że Randy cały czas dokumentował wszystko swoim telefonem, lecz nikt nie miał pojęcia, że Randy wysyła kilka różnych filmów i postów, które zawierały szczegóły planu niepokojącej zbrodni, która miała zamiar rozegrać się w następnej kolejności. Na jednym ze swoich kont na Twitterze zamieścił filmy w paczce Zip, które zatytułował Pamiętnik. Ponadto w owych plikach znajdowały się filmy w folderze Taśmy Samobójcze, Suicide Tapes. Są to wszystkie materiały dotyczące planu Friendiego, jak również nagrania ze Strzelnicy i jego vlogi dotyczące tego co się stało. O 22 napisał na Twitterze jako Mackenzie. Mam nadzieję, że udało ci się przetrwać cały dzień. Zawsze nienawidziłem pożegnań, ale bardziej przypomina to do zobaczenia. Mackenzie, tuż przed pierwszą w nocy, dosłownie chwilę przed masakrą, napisał na Twitterze jako Rachel: Ja i Andrew chcieliśmy dać światu mały wgląd w to, co naprawdę czai się w cieniach waszego codziennego życia. Gdy tylko Randy upewnił się, że filmy i tweety są gotowe i opublikowane, rozpoczął swój złowrogi plan. W tym momencie ludzie, którzy otworzyli pobrane pliki, które wysłał Randy, wiedzieli co nadejdzie, ponieważ prócz nagrań były też pliki z notatkami, jak również rysunki sklepu i szczegółowy plan mordu swoich kolegów z pracy. Niestety niczego nie spodziewający się współpracownicy Rendiego nie mieli pojęcia, że utknęli w koszmarze, przed którym nie da się uciec, ponieważ Randy już o to zadbał. Około pierwszej w nocy, gdy wszystkie drzwi i wyjścia są zablokowane, Randy maszeruje do głównego wyjścia sklepu, gdzie zamyka drzwi i blokuje je kolejną paletą. Następnie wyciąga dwie strzelby, które ukrył w torbie podróżnej, którą zabrał ze sobą do pracy. Randy zabrał ze sobą dwie strzelby. Raz dlatego, że kochał obydwie, a dwa na wypadek, gdyby jedna z nich się zepsuła lub zacięła. Jak widzicie, Randy dołożył wszelkich starań, aby dopilnować wszystkiego. Przemyślał wszystko po stokroć, aby cała akcja była zgodna z planem, który wymyślił. Po godzinie pierwszy Randy spokojnym krokiem spaceruje po sklepie ze strzelbą w gotowości. Szczegóły tego, co stanie się później są przedmiotem dyskusji, ponieważ doniesienia prasowe różnią się od zeznań świadków i późniejszych ustaleń policji. Postaram się przybliżyć wam obie wersje, abyście mogli wybrać, która waszym zdaniem jest bardziej prawdopodobna. W sklepie z Rendim była 25-letnia Victoria, 47-letni Brian, 63-letni Terry i 25 pięcioletnia Christine. Według Kristin, jedynej osoby, która przeżyła atak Rendiego, była w tym samym przejściu alejki co Wiktoria. Dziewczyny wspólnie uzupełniały półki. Obie miały na uszach słuchawki, obie pracowały, ale od czasu do czasu wygłupiały się między sobą. Gdy Wiktoria idzie dalej w alejkę, aby zacząć etykietować kolejne półki, zupełnie nieświadoma tego, co się wydarzy, napotyka róg Rendiego z shotgunem wymierzonym w jej stronę. Randy napisał w swoim pamiętniku: Nie nienawidzę Wiktorii, ale musi odejść. Nagle z miejsca, w którym stoi Krystyn, usłyszała kilka trzasków, po których następuje łomot. Kristin o tym nie wie, ale Randy właśnie postrzelił Wiktorię. Pierwszy strzał ranił ją w klatkę piersiową, ale kiedy odwróciła się aby przed nim uciec, Randy wciąż pakował w nią kulę, strzelając do niej od tyłu w podstawę czaszki. Chwilę później cały świat Kristin wywrócił się do góry nogami. Dziewczyna obróciła się, aby zobaczyć co to były za trzaski. Za rogu nagle spotkała Randy'ego stojącego na drugim końcu alejki kilka metrów od niej. 25-latka patrzyła z przerażeniem i szokiem, jak Randy kończy ładować kulę w martwe ciało Wiktorii. Potem Randy podniósł wzrok na Kristin. Przez sekundę wpatrywali się w siebie. Z zimną i kamienną twarzą Randy, nie mówiąc nic, obraca się w drugą stronę i odchodzi, pozostawiając Kristi żywą. W tym momencie zaczynają się kłócone relacje, ponieważ Kristin twierdziła, że nawiązała kontakt wzrokowy z Randym po tym, jak zastrzelił Wiktorię, co jest dosyć nietypowe i niezwykle niepokojące. Różne źródła wiadomości faktycznie podały, że Kristin w ogóle nie słyszała huku wystrzałów. Zamiast tego twierdzili, że według nagrań z monitoringu sklepu, Randy po zastrzeleniu Wiktorii znalazł Kristin w miejscu, w którym pracowała i dziwnie Wynurzył się zaledwie kilka stóp za nią, a sama 25-latka nie miała pojęcia, że Randy stoi tuż za nią i wpatruje się w nią przez kilka sekund. Nie wiem, która z wersji jest prawdziwa, ale niezależnie od tego, obie wersje są niesamowicie przerażające. Randy ma w rękach strzelbę, wciąż gorącą od strzałów. W drugiej alejce Randy znajduje Briana, do którego strzela z daleka, trafiając w ramię, pachwinę, klatkę piersiową i prawą stronę głowy. Trzy z pięciu strzałów, którymi trafił Briana, były śmiertelne. Randy chwilę później rozpoczął polowania na swojego najstarszego kolegę z pracy, który prawdopodobnie w tamtym momencie usłyszał już strzały. Terry Sterling został dwukrotnie postrzelony w plecy i w ramię. I wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy Randy do niego strzelał, Terry próbował uciec. Według Christine, gdy to się działo, ona nadal nie ruszyła się z miejsca. Zamarła w miejscu, próbując pozbierać myśli. Dziewczyna w pewnym momencie. Wstała i zaczęła skradać się po sklepie, kierując się w stronę ciała Wiktorii, aby zobaczyć czy wciąż żyje. Gdy koleżanka nie odpowiadała, Kristin postanowiła uciec. Nie mając pojęcia gdzie jest Randy, Kristin wyciągnęła telefon i zadzwoniła po 911. Czego 25-latka nie wiedziała, to fakt, że niestety było już za późno na uratowanie któregokolwiek z jej współpracowników. Dziewczyna ruszyła w stronę głównego wyjścia, mijając skanery, a gdy przez nie przechodziła, wciąż słyszała jeszcze więcej strzałów z broni palnej. Po chwili Krystian widzi Rendiego, który kieruje się w głąb sklepu. W tym właśnie momencie 25-latka zaczyna biec w stronę frontowych drzwi. Niestety okazały się być zamknięte. Dziewczyna z przerażeniem i łzami w oczach Zaczyna szarpat za klamki, mając w głowie najczarniejsze scenariusze, gdy nagle drzwi puszczają, a ona ucieka. W przypływie adrenaliny dziewczyna biegnie przez parking aż na drugą stronę, gdzie chowa się w zaroślach, czekając na przybycie pomocy. Cóż Kristin uciekła, lecz Randy wciąż pracował nad swoim wielkim planem. Choć udało mu się zastrzelić wszystkich współpracowników z wyjątkiem Kristin, Randy otwiera ogień w kierunku niektórych towarów w sklepie, rozbijając wokół siebie szkło, po czym strzela w kilka małych, przenośnych zbiorników z propanem, chcąc je wysadzić tym samym siebie samego i wszystko dookoła. Butle nie wybuchają. Więc Randy kontynuuje szaleńcze niszczenie sklepu, gdy finalnie uznał, że zrealizował swój wielki plan. I równie spokojnie jak przyszedł do sklepu tamtego dnia, Randy wchodzi do części delikatesowej, gdzie odbiera sobie życie. W bardzo krótkim odstępie czasu Randy wystrzelił w sumie 59 kul, wszystkie z jednej strzelby. Jego ostatni tweet brzmiał: Żegnajcie ludzie, będę za Wami tęsknić. Troje jego kolegów z pracy zmarło w wyniku odniesionych ran. Tylko Christie udało się uciec. Mimo, że Randy pozwolił jej żyć, dziewczyna wciąż nie miała pojęcia, dlaczego jej nie zastrzelił. Być może w Randym obudziła się resztka człowieczeństwa. Może w ten krótki moment jego serce mimo wszystko wydało ostatnie tchnienie krwi. Nigdy się tego nie dowiemy. A Randy zabrał tę wiedzę ze sobą do grobu. Po całym chaosie, który zaprowadził Randy, śledczy próbowali zrozumieć jego motyw. Zaczęto od przeszukania domu Randiego i zabrania praktycznie wszystkich jego rzeczy łącznie z dyskami, komputerem, telefonami i toną innych wartościowych dla Randiego rzeczy. Śledczy przyjrzeli się nagraniom, które pozostawił Randy wraz z notatkami, które rysował, i stwierdzili, że chłopak miał problemy ze zrozumieniem samego siebie. Ponadto miał problemy ze swoją seksualnością, a filmy, które publikował na YouTube były doskonałym obrazem pogarszającego się jego stanu zdrowia psychicznego, co doprowadziło do tragedii. Jakby tego było mało, materiały z taśm samobójczych udostępnionych przez Rendiego tamtej nocy, nagrywane w ciągu ostatniego roku, gdzie planował masakrę w supermarkecie, całkowicie uświadomiły policji, z kim mają do czynienia. Policja zwróciła uwagę na rzeczy, na które uwagę powinni zwrócić wszyscy bliscy Rendiego. Rendi pośmiertnie pozostawia za sobą godziny, godziny i godziny materiałów, w których przyznaje się do winy i wyśmiewa innych za brak jakiegokolwiek pojęcia o tym, Czego miał zamiar się dopuścić. Biorąc pod uwagę stan psychiczny Randiego, ciężko jest uwierzyć, jak skrupulatnie przemyślał swój plan. Nie tylko wiedział, z kim będzie pracował tamtego wieczoru, ale również przygotował sobie dwie strzelby, aby nic go nie powstrzymało, a w międzyczasie miał gotowe filmy do przesłania sekundę po tym, jak zaczął strzelać do ludzi. Co ciekawe, Randy znalazł też czas, aby wysłać maila do aktorki głosowej, która podkładała głos pod Amber McClane w jego animowanym filmie EGS. Godzinę przed strzelaniną Randy wysłał jej maila, w którym dziękuję jej za pomoc i współpracę. Randy pisał, że w momencie kiedy będzie czytać tego maila, on będzie już martwy. Randy w mailu zarzekał się, że wszystkie jego filmy, jak również ostatnie materiały, czyli The Westbrook Massacre, mają większe znaczenie. Cóż, w tym momencie mogę się tylko zastanawiać, ale wydaje mi się, że miało to być czymś w rodzaju... Wytłumaczenia innym i także utwierdzenia siebie w tym, że kiedy umrze, to przejdzie do animowanego świata postaci, które tak kochał. I choć może się wydawać, że to koniec tej ponurej i przerażającej historii, to jednak materiały, które Randy udostępnił o nazwie Taśmy Samobójcze, troszeczkę komplikują całą sytuację. W momencie publikacji Randy napisał również, że jego duch będzie przemawiał z zagrobu, co w jakiś sposób zostało odzwierciedlone w jego materiałach pośmiertnych. Dziwną sprawą jest też sam atak na supermarket. W swoich taśmach, w ich początkowych cyklach, Randy wspominał, że zrobienie tego w sklepie byłoby żenujące, a mimo to, właśnie tam Randy dokonał masakry i swojego żywota. W tych samych nagraniach Randy ujawnia, że jego ojciec był tam jednym z menadżerów, a on sam w pewnym momencie swojego życia wyhodował nienawiść w stosunku do Taty. Być może to nie moneta zadecydowała o losie tych ludzi, lecz nienawiść Randy'ego do swojego ojca. Czytając raport z autopsji, który został publicznie udostępniony, dowiedzieć się można, że Randy miał na sobie czarny makijaż w czasie strzelaniny, który imitował ten, który posiadała jego postać z animacji, jak i sama Amber w serialu Dany Phantom. Gdy odnaleziono jego ciało, chłopak miał pod swoimi ubraniami kobiece ciuchy, jak również beliznę. W chwili śmierci Rendy miał w organizmie 372 ml difenhydraminy. Dla tych, którzy nie wiedzą, difenhydramina to Benadryl i nigdy nie należy przyjmować go więcej niż ilość zalecana przez lekarzy, ponieważ jego przedawkowanie skutkować może śmiercią. Ale Randy połknął go znacznie więcej niż jakikolwiek lekarz przepisowałby pacjentowi nawet w ekstremalnym przypadku. Co daje nam trochę inne światło na ostatnią noc życia Rendiego, ponieważ w momencie strzelaniny Randy był na etapie przedawkowania. Po takiej dawce Benadrylu Randy powinien ledwo patrzeć na oczy, do tego powinno pojawiać się podwyższone ciśnienie, jak również senność, ataki lęku i ostatecznie halucynacje. I może właśnie tego doświadczał Randy podczas ataku. Może myślał, że jeśli nie uda mu się odebrać sobie życia, to sprawę załatwią za niego prochy. Pięć lat później, Christine, która przeżyła atak, Postanowiła dać wywiad lokalnej prasie, w którym twierdzi, że Randy prawdopodobnie cierpiał na chorobę psychiczną i że mężczyzna, który dopuścił się masakry w sklepie, nie był tym, którego znali i kochali. Lata minęły, a ludzie wciąż pamiętali i wszyscy są zgodni, że nikt Totalnie nikt nie spodziewał się tego, co ma nadejść. I być może to właśnie to jest najstraszniejszą częścią tej całej historii. To, że mimo jasnych sygnałów, wszyscy nie brali Rendiego na poważnie. Lecz my już nigdy nie dowiemy się prawdy. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Back memories, doesn't it? What happened? What the fuck happened, man? This is surreal right now, but I can't believe I'm saying this, but I think this is gonna be my last video. This is gonna be the last video I make, you know. Besides the massacre video and that stuff, or you know the Alex Gebhardt tape video that you'll end up seeing as well. But this is literally the last video that I'm gonna be sitting in front of the camera and talking to, you, and. try to smile as best as i can it's what it is guys <laughs> i just i don't smile anymore i don't <sighs> it's time for me to go and i'll miss you guys i'll miss you a lot we had so many great times Thank you for everything. Thank you for steering me in the right direction at times. Thank you for just always being there for me. Especially when I needed you most. There was always somebody there. Some people don't even have that. Some people literally have nobody they can talk to. And YouTube was my escape route from it all. If there was ever something bugging me, I could post about it on social media and I could talk to people about it. Some things that I couldn't even talk to my parents about, you know? You've all always been there. People have come and gone, yes, but there's always been people there. Some of you, maybe I'll see on the other side. I don't know. Spiritually, I might have known some of you before I got put here. I couldn't tell you. But some of you see you soon this is andrew blaze signing off for the last time